Środa, 28 lutego, Krzysztof Stawiarski, zapraszam na Telefakty. Piąta edycja Akademii Pełnej Zdrowia. W tym roku zaczynamy zajęciami ruchowymi, na których się zapisało 240 osób. Psycholodzy wśród książek. To miejsce może jest nietypowe, ale niektórym łatwiej przyjść na taką konsultację do biblioteki niż wejść w progi poradni zdrowia psychicznego. Rusza remont chirurgii. Zapowiadana kwota, nie wiem, powiedzmy 600 tysięcy złotych remont oddziału. Na pewno nie zmieścimy się w tym budżecie. Ostrowiecki Szpital przystąpił już do kolejnych prac remontowych, tym razem na oddziale chirurgii. Więcej szczegółów Gabriela Soboń. Blisko 140 milionów złotych planuje w bieżącym roku wypłacić Narodowy Fundusz Zdrowia w Kielcach lecznicom w województwie świętokrzyskim z tytułu nadwykonań za 2023 rok. Ostrowiecki Szpital jest już rozliczony z funduszem i za dodatkowe usługi wykonane ponad wartość ryczałtu otrzymał 7 milionów złotych. Na przestrzeni minionego roku o 20 milionów złotych zwiększony został ryczałt przyznany przez fundusz i zamknął się ostatecznie kwotą 110 milionów złotych. Globalnie no to kwota jest naprawdę duża w tym momencie, no ale pozwala nam na bieżące funkcjonowanie, no to wiadomo, natomiast pozwala na rozwijanie się szpitala przede wszystkim, na zakup sprzętu, na dużo innych rzeczy, no i na remonty przede wszystkim. A tych w bieżącym roku w szpitalu nie zabraknie. Rozpoczął się remont oddziału chirurgii. Praca oddziału nie została zawieszona, jedynie zmieniła się lokalizacja oddziału. Został on przeniesiony do pomieszczeń, które do niedawna zajmowała okulistyka. Ta, przypomnijmy, w styczniu przeprowadziła się do pawilonu szpitalnego. Remont oddziału chirurgii to będzie nie tylko wyzwanie logistyczne, ale i finansowe. Zapowiadana kwota, nie wiem, powiedzmy 600 tysięcy złotych remont oddziału. Na pewno nie zmieścimy się w tym budżecie, to nie ulega wątpliwości, no bo jak coś się robi dobrze, to dobrze by to było zrobić do końca, czyli jak zrobimy ładny oddział, to nie wstawimy starych łóżek, nie oszukujmy się. Więc na pewno pociągnie to za sobą jakieś tam niemałe koszty leżące po stronie szpitala. W czerwcu ma rozpocząć się remont oddziału urologii. W trzecim kwartale bieżącego roku natomiast ruszy remont kardiologii. I to już będą pieniądze, no potężne, powiedzmy sobie. Oddział kardiologii to jest 34 łóżka, proszę pamiętać. Zresztą tak samo jak chirurgia, urologia jest troszeczkę mniejsza, bo to jest 20 bodajże jeden łóżek rejestrowych w tej chwili. Zaplanowane na rok bieżący remonty to koszt 2 miliony złotych. Doliczyć należy również wydatki na nowy sprzęt. Na przykład na chirurgię ma zostać zakupiony duodenoskop, czyli urządzenie pozwalające na wykonywanie procedur polegających na protezowaniu dróg żółciowych. W zdrowym ciele zdrowy duch. Wiedzą o tym uczestnicy zajęć ruchowych, które organizuje w ramach projektu Akademia Pełna Zdrowia, powiat ostrowiecki. Wczoraj zainaugurowano piątą edycję. Ostrowieccy seniorzy dbają o kondycję fizyczną i chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych. Okazję do ćwiczeń mają uczestnicy Akademii Pełnej Zdrowia. Jak tylko powstała Akademia, tak chodzę. I dlaczego? Dlatego, że daje mi to satysfakcję osobistą, przyjemność, no i kontakt z ludźmi. I czuję się po tym dobrze. No troszeczkę już taki wiek jest, że trzeba się troszeczkę ruszać. W zajęciach organizowanych w ramach Akademii Pełnej Zdrowia seniorzy nie tylko dbają o swoje zdrowie. Dla wielu z nich wyjście z domu, kontakt z drugą osobą jest równie ważne. To są zajęcia, w których nie tylko poprawiamy tą swoją kondycję fizyczną, ale także nasze zdrowie psychiczne. Dlatego, ponieważ bardzo dużo tutaj się zawiązuje przyjaźni, a wiemy dobrze, że w wieku, w którym Państwo tutaj przychodzą, najważniejsze jest zdrowie i fizyczne, i psychiczne. Akademia Pełna Zdrowia to projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim. We wtorek 27 lutego rozpoczęła się już piąta edycja. Ja mam przeszło 80 lat. W związku z tym widocznie coś to pomaga. Trzeba wyjść z domu, przygotować się w jakiś sposób,
spotkać się, porozmawiać, wymienić jakieś... drugie, no to ćwiczenie. W pierwszych zajęciach wziął udział 240 osób. Ćwiczenia, podobnie jak w latach poprzednich, odbywają się w murach hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 na Osiedlu Słonecznym. Oferta zaproponowana w tegorocznej edycji nie skupia się tylko na zajęciach ruchowych. Ruszamy też koncertami relaksacyjnymi. Pierwszy jest w marcu i za chwilę ruszą zapisy na badania profilaktyczne. W tym roku jest jeszcze bogatsza oferta, więc ja sądzę, że do około 3000 osób ta oferta trafi i będą uczestniczyć w zajęciach. Warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji Akademii Pełnej Zdrowia uczestniczyło około 2800 osób. 23 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Depresją, który stał się inspiracją dla pracowników Ostrowieckiej Biblioteki, aby zorganizować dyżury psychologów. W ramach Światowego Dnia Walki z Depresją, który obchodzony jest 23 lutego, Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowała dyżury psychologów dla osób, które zmagają się z tą chorobą. Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. Jeśli chodzi o depresję, to jakby nawracalność depresji jest stosunkowo duża, bo jeżeli ktoś miał w życiu jeden epizod depresyjny, to szansa, że będzie miał kolejny, wynosi 50%, to sporo. Same leki jakby nie do końca jakby pomagają zapobiegać kolejnym nawrotom, natomiast taka psychoterapia wnikliwa i dłuższa, oczywiście prowadzona też w odpowiednich warunkach, no jest w stanie zapobiegać nawrotom depresji. Dwudniowy dyżur w bibliotece pokazał, że warto organizować takie spotkania. Jeśli są takie możliwości, to należy z nich korzystać, bo czasami to jest dla kogoś taka jedyna szansa. Też myślę sobie, że to miejsce może jest nietypowe, ale niektórym łatwiej przyjść na taką konsultację do biblioteki niż wejść w progi poradni zdrowia psychicznego. Z porad psychologów można było skorzystać w ciągu 2 dni. Myślę, że jest to na pewno bardzo potrzebna akcja, z tym, że oczywiście bardzo różnie bywa z odzewem, ale staramy się zawsze zaproponować coś na tyle nowego i wydaje się jednak potrzebnego społeczeństwu, żeby ludzie z takiej pomocy również w bibliotece podczas takiego dyżuru skorzystać. Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Polskim Towarzystwem Psychologicznym współorganizowała to wydarzenie już po raz drugi. Nie ma dnia, byśmy nie dowiedzieli się o kolejnych oszustwach przez internet. Tym razem pieniądze straciła Ostrowczanka, która chciała zainwestować. 15 tysięcy euro, tyle pieniędzy straciła 43-letnia mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego. Kobieta zainwestowała w kryptowaluty, ale przedstawiciel firmy pośredniczącej w tego typu inwestycjach okazał się oszustem. Ofiarę poproszono o zainstalowanie specjalnej aplikacji, która miała umożliwić sprawne zarządzanie zyskami. Kolejno poprosił ją o wpłatę 300 euro. Niczego nie podejrzewająca 43-latka postępowała zgodnie z otrzymanymi wskazówkami od mężczyzny i przekazywała mu na wskazane przez niego konta pieniądze. Kiedy chciała wypłacić już gotówkę, którą miała zgromadzić, okazało się, że straciła blisko 15 tysięcy euro. Zazwyczaj oszuści pierwszy kontakt z ofiarą nawiązują przez e-mail, telefon lub komunikator internetowy. Potem proszą o zainstalowanie programu do zdalnego pulpitu i zalogowanie się na konto bankowe. Najczęściej ofiara kuszona jest obietnicą szybkich zysków. Apelujemy do wszystkich, że jeśli chcą zainwestować już swoją gotówkę, aby to robili w autoryzowanych placówkach, aby nie szukały te osoby przypadkowych ofert w internecie, ponieważ właśnie może to zakończyć się utratą swoich oszczędności. Policjanci apelują, aby minimalizować ryzyko, uważać na psychomanipulację, a także unikać wszelkich ofert, które mają przynieść błyskawiczny zysk po przelaniu pieniędzy. Już w najbliższą sobotę pierwsze po feriach zajęcia w muzeum. Tym razem uczestnicy spotkają się na Krzemionkach. Z badań prowadzonych w rezerwacie Krzemionki wynika, że żyje tam niespełna 200 gatunków chrząszczy.
Owady te zwane są pancernymi władcami lasów i czasów. Żyją bardzo długo, a różne formy i sposoby adaptowania się do zmian na Ziemi widać na przykładzie szczątek kopalnych. Pokazuje to wystawa Pancerni władcy lasów, chrząszcze środowisk naturalnych w świecie człowieka, którą do końca marca można oglądać w Muzeum Archeologicznym. Jest tu kilkadziesiąt gatunków, tych, które zostały w ogóle wykazane z rezerwatu. Więcej nieco jest na fotografiach i te fotografie, one no, są też po to, żeby właśnie pokazać to, co jest malutkiego, bo te chrząszcze niektóre są paromilimetrowe, a na zdjęciach można im się lepiej przyjrzeć. Chrząszczom poświęcone zostaną warsztaty z cyklu Sobota w Muzeum, które zaplanowano na 2 marca. Uczestnicy zwiedzą wystawę, a w części praktycznej wykonają błyszczące insekty. Zajęcia w Muzeum Archeologicznym i rezerwacie Krzemionki tradycyjnie rozpoczną się o godzinie 11. Obowiązują na nie wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe. To było zaproszenie na Krzemionki, a teraz zaproszenie dla tych, którzy nie widzieli wystawy w Pałacu Wielopolskich. Wystawa Jan Matejko zza kulis przybliża postać jednego z najwybitniejszych polskich artystów. Ekspozycja, która wypełnia wnętrza Pałacu Wielopolskich w Częstocicach, składa się m.in. z odbitek drzeworytniczych, projektów do polichromii Bazyliki Mariackiej oraz reprodukcji obrazów Jana Matejki. Warsztat artystyczny od tej strony, o której sobie widz w ogóle nie myśli, bo patrząc na wielkoformatowe obrazy historyczne, widzi te sceny, zastanawia się, czy one miały miejsce, czy tak powinny być namalowane, jak mówią krytycy, ale nie myśli tak naprawdę, co na powstanie takiej sceny od strony artysty się dzieje. Czyli powstają studia rysunkowe, studia kostiumowe, studia rzemiosła artystycznego, czasem szkic kompozycyjny do obrazu. Jan Matejko talentem plastycznym wykazywał się od dziecka. Jego obrazy cechują się pełnią barw, precyzją konturu, dbałością o szczegóły i starannie wygładzoną powierzchnią malarską. Wszystkie dzieła charakteryzuje kunszt wykonania. Elementy wystawy pozwalają zauważyć, w jaki sposób warsztat artystyczny łączył się z życiem prywatnym Jana Matejki. Często nie tylko sam artysta, ale i członkowie jego rodziny stają się znanymi postaciami historycznymi na obrazach, stają się ulubionymi modelami. Tak będzie w przypadku małżonki czy samego artysty. No i oczywiście dzieci artysty uwiecznione w wielkim dziele, wielkim opus magnum Jana Matejki. Dziele, o którym często się zapomina, zrealizowanym w Bazylice Mariackiej w kościele, czyli polichromii do kościoła mariackiego. Wystawę w Pałacu Wielopolskich można oglądać do 17 marca. Zbiory pochodzą z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. W serwisie informacyjnym to wszystko. Po Telefaktach regionalna prognoza pogody i studio otwarte. Gośćmi Barbary Kaśnickiej będą dzisiaj Patryk Zaleski i Zdzisław Kałamaga. Choć panów dzieli spora różnica wieku, to obaj startują w wyborach samorządowych. O debiucie i doświadczeniu będzie więcej w naszym studiu, a ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Witajcie w Centrum Tradycji Hutnictwa. Tu historia staje się przygodą. Śledźcie ewolucję stalownictwa i technologii, która kształtowała przyszłość. Przyjrzyjcie się pierwszym wielkim piecom i postaciom, które zmieniały historię. Zapraszamy do Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy będzie deszczowo. Poza tym termometry pokażą 7 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 7 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskale, biometr będzie niekorzystny. Jutro synoptycy zapowiadają 12 stopni Celsjusza, wiatr powieje z prędkością 14 km na godzinę,
ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali, biometr będzie niekorzystny, jutro również będzie deszczowo. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.